razy trzeba. Szybciej, gramy. Każdy z tych młodych chłopców marzy, by w przyszłości grać tak jak Ronaldo, Messi, czy chociażby tak jak piłkarze powołani do reprezentacji Polski. Ich pasją jest piłka nożna. Dlatego z myślą o nich uczniowski klub sportowy Hetman z Baranowa zorganizował specjalny obóz piłkarski. Podczas obozu jest dużo atrakcji, między innymi oprócz treningów to mają też zorganizowany czas wolny w sposób pożyteczny, typu wycieczki rowerowe, spływy kajakowe. Taką wisienką na torcie, mogę powiedzieć, jest przyjazd kadrowicza Polski, Sylwestra Czereszewskiego, który prowadzi z dziećmi treningi, wykłady, opowiadał o swojej karierze bogatej w ekstraklasie i w kadrze Polski. Także myślę, że jest to atrakcja dla dzieci niesamowita. Sylwester Czereszewski podczas obozu piłkarskiego przekazywał młodym adeptom piłki nożnej tajniki gry, uczył dobrych zachowań na boisku i wytrwałości, bo piłka nożna to niełatwa dyscyplina sportowa. Z każdą młodzieżą jest to same pozytywy, radość wielka na pewno, bo nie ma co kryć, szczególnie w takich miejscowościach jak Zewłągi czy Mikołajki, to jednak dobrze coś takiego jest tutaj i mają chłopaki zajęcie. Obóz piłkarski w Zełwągach potrwa do 5 sierpnia, ale wielu uczestników już wie, że za rok znów tu przyjedzie. Jest fajnie. Przyjaciele są. Fajnie. Mam tu dużo kolegów. Mogę się nauczyć dużo rzeczy. Powiedz, kto jest twoim piłkarskim idolem? Ronaldo. Podoba mi się na obozie. Mam dużo kolegów. Bardzo lubię grać w piłkę. Na obozie jestem napastnikiem, gramy tutaj w piłkę. Niedługo przyjedzie pan Terli, który będzie z nami nas uczył, opowiadał nam kawały. Jeszcze będziemy mieli angielski w hotelu tam, obiad i kolację. A czemu grasz w piłkę? Bo po prostu mam talent, więc gram. Podoba mi się piłka nożna, bo mam swoich idoli różnych, Messi, Ronaldo, no i jestem obrońcą. Fajnie tak jest. Młodzi piłkarze podczas tygodnia zajęć przeszli szkolenie techniczne i merytoryczne. Atrakcjami był spływ kajakowy rzeką Krutynią, wycieczka rowerowa do Wierzby oraz zwiedzanie parku dzikich zwierząt w Popielnie. Dodatkowo uczestnicy uczyli się języka angielskiego. Obóz współfinansowany był przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki.